Hejo, hejo, witam. Ostatnio mówiłem o patchu 3.6 Liberty Falls, który przyniósł nową mapkę, jak i inne zmiany. I tutaj mamy również Himmelsdorf zamieć. Całe miasto zasypane, zamieć śnieżna, więcej zasp i ulice zasypane śniegiem. I teraz tak. Fajnie jest, znaczy fajnie jest, odczuwa się fajny ciężar i mniejszą ruchliwość pojazdu na tym śniegu. Jest różnica, jeśli chodzi o poruszanie się. Tak, czy to fajnie? No, fajnie, że to czuć, prawda? Mapa ogólnie nie zmieniła się w budowie w żadnej kwestii. Jest to normalny Himmels, tyle tylko, że dodana jest śnieżyca, tutaj właśnie takie światła mamy, jak i jest okrojone pole widzenia dosyć mocno, tak jak na burzy piaskowej czy na zamieci, tam to było na innej mapie. A i tutaj sobie tak polatamy, zobaczymy sobie, jak to wygląda w różnych zakątkach mapy, właśnie to oświetlenie i tym podobne rzeczy. No tutaj akurat te lampy bardzo, bardzo mi się podobają. Fajnie, fajnie się to światło rozszczepia. Tu mamy sopelki. I przelecimy sobie jeszcze tutaj na kapa drugiego. Reflektor, ośnieżone budynki. No wygląda to fajnie, naprawdę wygląda to przyjemnie. O, na dach nas wrzuciło. No przy okazji, jak jesteśmy, zobaczymy, która godzina. Mało co widać. No tutaj, jeśli chodzi o czołgi ciężkie, które miałyby wjeżdżać na górę, no to jest trochę problem, bo są spowolnione i idą tempo po tym śniegu, naprawdę. A wjedziemy sobie tutaj, na góreczkę. No wygląda zacnie, naprawdę fajnie, fajnie wygląda mapka. Nie wiem dlaczego ja mapy zimowe bardzo lubię, dają takiego uroku mapie, takiego, nie wiem jak to nazwać, jakiegoś dziwnego klimatu. Tutaj rzut oka na centrum, na skwer, fontanna. Jedynie do zastrzeżeń, jakie mógłbym tutaj dać, to mogliby zmienić ten dźwięk wiatru, bo on tak czasami tylko gdzieś tam sobie pogwiżdże. Tak, wiadomo, zamieć to musi być zamieć, tak? Nie tylko wizualny efekt, ale i dźwiękowy, jakby był lepszy, to byłoby naprawdę jeszcze fajniej. No i za chwileczkę przejdziemy sobie do mapki port, który został zmieniony, jeśli chodzi o budowę. Nie wiem, czy na PC-cie też jest zmieniony, czy nie. Fajnie by było, jakby ktoś napisał, czy został tam zmieniony port, czy nie. No i tutaj na pierwszy rzut oka już widać na tej mapce zmiany. No a zmiany zaraz zobaczycie, jakie. Tutaj generalnie nie zmienia się nic. Więc jedziemy sobie na lewą stronę mapy. Chociaż jeszcze rzucimy okiem właśnie na te góreczki tutaj.
No właśnie. Tu chyba raczej nie zmieniło się nic tak jak było. Chociaż nie wiem, czy tutaj nie wypłaszczyli troszeczkę. Ja po tej stronie bardzo mało jeździłem, więc trudno mi jest tak ocenić wizualnie, czy te tutaj nasypy, zaspy, czy jak to nazwać, wypłaszczone, ale wydaje mi się, że odrobinę są bardziej płaskie. No i co? I tutaj pamiętacie, na pewno był gąszcz i labirynt wagonów. Wagonów zostało tylko tyle, co tu widać. Murek. Magazyny są tutaj jakieś. Nie można pod mostem. Kamera ucieka. Siatka tutaj, kolejny magazyn. Także tu na pewno nie będzie takich podchodów, jak były wcześniej. Jakieś schowki za wagonami, kombinacje. No właśnie, tak to wygląda. Spore te magazyny. Tutaj nawet można się ukryć chyba przed artylerią, bo są te daszki wysunięte bardziej. Tak więc artka może się tędy nie wstrzelić. I tutaj mamy właśnie coś takiego. Tutaj jest koniec mapki. No. O, tutaj coś świecącego jest. A. Restauracja też jest. Ciekawe, jakie dania serwują. Dobra. Przelecimy sobie jeszcze tutaj kawałek. Z góry tak to wygląda. Dobra, to by było na tyle. Oglądajcie sobie do końca. Już niewiele jest do końca, tak więc dzięki za uwagę. Trzymajcie się, na razie.